Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: Kogo poślę i kto nam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie. Księga Izajasza, 6 rozdział, 8 werset. Jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? List do Rzymian, 10 rozdział, werset 14. Pewien wierzący człowiek z Afryki opowiadał cierpienia, jakie moi rodacy musieli znosić z rąk totalitarnego rządu, były dla mnie również bardzo trudne. Kaznodzieje byli rozstrzeliwani, chrześcijanie wtrącani do więzień, a Biblię palone. Postanowiłem więc odwiedzić chrześcijan w odległych miejscach, aby dodać im otuchy i przywieźć Biblię. Ponieważ podróżowanie w pojedynkę było zbyt niebezpieczne, dołączyłem do konwoju pojazdów z moim samochodem. Na punkcie kontrolnym cały konwój został zatrzymany. Zatrzymali mnie uzbrojeni żołnierze, skonfiskowali wszystko. Mój samochód, rzeczy osobiste, pieniądze i wszystkie Biblie. Następnie ulokowali mnie w pojeździe wojskowym i zabrali do więzienia. Pierwsze pytanie, jakie zadałem Bogu, brzmiało: Panie, dlaczego ja? Chcę Ci służyć, ale jak mogę to robić tutaj, będąc teraz w więzieniu? Wtedy przypomniałem sobie spotkanie, które odbyłem w tej okolicy z kilkoma kaznodziejami. Bardzo martwili się o wielu ludzi przebywających w więzieniach. Zgodziliśmy się modlić, aby Bóg napełnił kogoś miłością do tych więźniów i posłał taką osobę do nich z Ewangelią zbawienia. W tamtym czasie nie mogłem wiedzieć, że będę tym, który zaniesie Ewangelię więźniom. Rzeczywiście sami możemy stać się odpowiedzią na nasze własne modlitwy. Pamiętajcie o więźniach. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, 3 werset. Po tym, jak zostałem wtrącony do więzienia, musiałem znosić godziny surowych przesłuchań. W końcu zaprowadzono mnie do obskurnej celi, w której znajdowali się już inni więźniowie. Była to nędzna banda brudnych i głodnych ludzi. Byli teraz moimi towarzyszami na czas bliżej nieokreślony. Jeden z mężczyzn spojrzał na mnie i zapytał: Dlaczego tutaj jesteś? To samo pytanie zadałem sobie. Nie było innego powodu mojego aresztowania niż Ewangelia Jezusa Chrystusa. Wtedy zdałem sobie sprawę, że Pan umieścił mnie wśród tych więźniów, ponieważ byli tutaj bez żadnej nadziei. Cierpieli nie tylko z powodu głodu fizycznego, ale także duchowego. Zacząłem opowiadać im o mojej wierze w Boga, a ich reakcja była zdumiewająca. Początkowo tylko dwóch więźniów było zainteresowanych Ewangelią. Krótko po tym, jak zacząłem mówić o miłości i przebaczeniu, zaczęli płakać, upadli na kolana, wyznali swoje grzechy i wylali gorzkie łzy skruchy. W ciągu następnych 3 miesięcy kilku więźniów przyjęło Zbawiciela. Ciemna, brudna i cuchnąca cela więzienna zamieniła się w miejsce, w którym świeciło Boże światło. Zmiana wśród nas była tak wielka, że dwóch naszych strażników również przyjęło Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Miejsce, w którym słyszeliśmy przekleństwa, zmieniło się w miejsce nadziei, w którym teraz śpiewano pieśni chwały dla Boga. Wszyscy wierzący powinni być świadkami Jezusa Chrystusa w miejscu, w którym Bóg ich umieścił, dla Jego chwały i dla zbawienia innych ludzi.